Słychać mnie? Teraz słychać. Halo. Okej, super. To cześć, nazywam się Michał. Ja zaprezentuję dla Was dwa podrozdziały kończące rozdział czwarty, jednocześnie pierwszą część podręcznika. Pozwoliłem sobie odwrócić ich kolejność względem książki. Dlaczego to zdradzę już za chwilę? Powiem o uniwersalnym przepływie roboczym uczenia maszynowego oraz o problemie nadmiernego i zbyt słabego dopasowania modeli. Czyli generalnie o workflow w uczeniu maszynowym, tak i under oraz overfittingu. W prezentacji jest kilka figur. Tutaj kod źródłowy do nich wrzucę po spotkaniu do repozytorium. Ta prezentacja również się tam znajdzie. Tutaj przerzucić slajd. O, dobra. Zaczynając od agendy. W pierwszej części prezentacji o podrozdziale z workflow odwołam się do zagadnień w książkowej kolejności wątków tego podrozdziału. Zaczniemy od powtórzenia metodologii przygotowania projektu. Postaram się unikać truizmów i nie będę powtarzał po kolegach. W części drugiej skupię się na metodach walki z overfittingiem i regularyzacji. Zagadnienia te zamykają podrozdział o przepływie roboczym i są fundamentem poprzedniego podrozdziału, stąd ta zmiana kolejności. No dobrze, to zanim zaczniemy zastanawiać się nad projektowaniem modelu i pisać kod, no to przydałoby się zdefiniować problem, postawić do niego jakieś hipotezy, zastanowić się nad posiadanym zbiorem danych do tego problemu, skąd możemy go zdobyć. U mnie wielokrotnie na studiach powtarzają jako odpowiedź, że wszystko zależy od problemu i posiadanych danych. No i po pierwsze musimy zastanowić się na przykład, czy możemy uzyskać dane do rozwiązania danego problemu, skąd je ściągnąć, gdzie można je kupić, czy dane w ogóle są legalne do zastosowania w projekcie komercyjnym albo generalnie publicznym. Tak, mamy na przykład web scraping. Często autorzy, dostarczyciele treści nie pozwalają na używanie ich w ten sposób. Tudzież mamy modele predykcji zdolności kredytowej w Stanach Zjednoczonych. No i tam jest wiele danych wrażliwych, których nie można używać do tego zagadnienia. Oczywiście przy odpowiedniej motywacji zawsze znajdzie się sposób rozwiązania problemu. W tym drugim przypadku jako ciekawostkę podam, że kod pocztowy miejsca zamieszkania klienta to taki jeden z najsilniejszych predyktorów do tego zagadnienia. Generalnie bez wiedzy na temat tego, czym są dane wejściowe i wyjściowe, no nie możemy przejść dalej z pracą. Musimy być świadomi tych stawianych hipotez przez nas. Zakładamy, że dane wyjściowe mogą być przewidziane na podstawie danych wejściowych. Model, generalnie to, co zaznaczają w książce, może dostrzec wyłącznie prawidłowości na bazie danych historycznych, danych, które widział wcześniej. Zakłada on, że przyszłość będzie przypominała teraźniejszość, co nie zawsze okazuje się poprawnym założeniem. Stąd też istnieją problemy niestacjonarne. Nie da się przewidzieć z dużą mocą statystyczną, nie wiem, na przykład przyszłej ceny kursu giełdowego. Oczywiście w krótkim okresie spekulacja może mieć lepszą skuteczność na podstawie danych z rynku, wiedzy ekonomii. Natomiast te informacje do modelu mogą być zaburzane przez dziś nieprzewidziane informacje, jakie gwałtownie wpływają na kurs, co by wymagało jego nieustanną aktualizację, co jest trudne do wykonania. W książce przytaczają problem silnika rekomendacji ubrań. W takim przypadku warto stale trenować model na podstawie nowszych danych, zbierać dane w okresie, w którym problem jest stacjonarny. W przypadku cyklicznego problemu, takiego jak zakup ubrań, sezonowe trendy można wyłapać, mając dane od kilku pewnych lat, ale trzeba pamiętać, że musimy skupiać się na szeregach czasowych dla tego problemu. Musimy wiedzieć, z jakiego okresu pochodzą poszczególne obserwacje, bo jeżeli szukamy ubrań na zimę, mamy dane na ubrania na letnie, no to mamy problem. No i dane, którymi dysponujemy, muszą zawierać wystarczającą ilość informacji, aby na ich podstawie określać zależności między danymi wejściowymi i wyjściowymi, ale odnośnie wielkości zbiorów powiem więcej w drugiej części prezentacji przy omawianiu dopasowania modeli. No dobrze, no zdefiniowaliśmy problem. Zakładam, że posiadamy dane, już marzymy o sukcesie naszego modelu, ale aby go osiągnąć, powinniśmy wcześniej określić, czym jest ten sukces. Czy jest on na przykład dokładnością, precyzją, czułością, może współczynnikiem utrzymania klienta. I generalnie od tej metryki określającej sukces zależy wybór funkcji straty, określającej to, co model będzie optymalizować za chwilę. Taką metryką może być tabela dokładności lub obliczenie wartości AUC. To typowe metryki używane podczas pracy nad problemami zrównoważonej klasyfikacji, czyli w problemach, gdzie wystąpienie wszystkich klas jest równie prawdopodobne. Metryki te są ze sobą powiązane.
No i tutaj mamy tabelę dokładności, pierwszą naszą miarę, która była używana już wielokrotnie, tak jak tu mieliśmy materiały z ESL. Wyobraźmy sobie, że mamy problem testu ciążowego, wyniki pozytywne bądź negatywne. No i zależy nam na tym, aby te wartości false negative, false positive były jak najmniejsze względem true positive, true negative. Dla nas zależy najbardziej na tym, aby czułość i swoistość naszego modelu była jak najwyższa. Te wartości mogą maksymalnie osiągać wartość 1. Natomiast musimy zawsze też pamiętać, że dla klientów naszego modelu no, najbardziej się liczy wartość predykcyjna, czy jest dodatnia bądź ujemna. Generalnie tabela dokładności opiera się na metodologii, że jeżeli spada czułość, to wzrasta nasza swoistość, o czym musimy zawsze pamiętać. Mamy również tą metrykę AUC, czyli area under curve, która jest po prostu całku dla funkcji ROC, która jest miarą na osi Y czułości i różnicy 1 minus swoistość. Tak, aby. Wtrącę się. Tak? Co to jest swoistość? Swoistość generalnie to jest, może tak jak mamy wzór, true negative podzielić przez false positive. O, przepraszam, bo coś mi się tutaj stało z ekranem. Widać wszystko? Widać wszystko, ale na przykład nie widzimy wskaźnika żadnego, żadnego kursora, ani niczego takiego. Okej. Okay. Co może nam przeszkadzać? Właśnie go chciałem włączyć, ale możecie jakoś pomóc ewentualnie? Bo coś... Wiesz co, znaczy ja w ogóle rekomendowałbym, nie wiem jak to udostępniałeś, może spróbuj po prostu przestać szerować i zacząć szerować jeszcze raz i ja bym polecam szerować po prostu cały desk. O, teraz... Okej. No teraz widać twój kursor. Może tak być łatwiej. Swoistość to krótko mówiąc wynik, tak, dzielenia wyników prawdziwie negatywnych, tak, przez fałszywie pozytywne i prawdziwie negatywne. Natomiast to, tak jak zastanawiałem się, dlaczego np. przy warocie jest to 1 minus swoistość, to znalazłem odpowiedź o tyle, że 1 minus ta swoistość daje nam odsetek fałszywie pozytywnych pomiędzy wszystkimi wynikami, które powinny być negatywne. Generalnie, kiedy idziemy wzdłuż tej linii ROC, otrzymujemy coraz więcej danych pozytywnych, ale zarówno do tego fałszywie pozytywnych. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie, czy coś się rozwijamy na ten temat? Nie, dzięki, jest ok. Znaczy trzeba popatrzeć na te wzory dokładnie, tak? Tak, no dlatego też wrzuciłem je tutaj na slajd. Aha. Jeżeli to jest na lepszą definicję, to bardzo proszę, niech wtedy się wypowie. Czyli to specificity to jest swoistość po prostu, tak? Tak, tak, tak. Ok, dobra. Zatem ja to tak tłumaczę, może się mylę. Okej, dzięki. No jeżeli mamy już tą funkcję ROC, możemy policzyć całkę z AUC, czyli Area Under Curve. Ona mówi nam generalnie, rozróżnia nam wyniki, może tak, dzieli nam na klasyfikacje, tak, wyniki pozytywne, negatywne dla testu ciążowego. No i im bardziej, im większa wartość tego pola, im bliższe 1, no bo mamy przedział od 0 do 1, wartości czułości i swoistości, tym nasz test jest generalnie lepszy. Co tutaj można dodać? Generalnie staramy się, aby nasza wartość całki była większa niż pół. Musimy pamiętać, tak jak mamy tutaj ten wykres, kiedy AUC jest warte pół, że jeżeli nasza funkcja to przebiegałaby tak jak wielomian taką falką, no to nasz model również wymaga poprawy. No bo może się okazać, że faktycznie wartość będzie powyżej pół, ale przez to, że ona zaczyna wracać poniżej tą funkcję x równy y, no to z naszym modelem jest coś mocno nie tak. Należy mieć to na uwadze, należy to badać w miarę wcześniej na etapie modelowania. Następnie mamy techniki walidacji.
To jeszcze zaznaczę, w końcu nie wiem, czy to powiedziałem. Generalnie staramy się, żeby AOC było warte więcej niż pół, ta całka. Jakieś pytania? Ok, nic nie słyszę. Dalej mamy techniki walidacji. Krótko mówiąc, określanie techniki oceny wydajności modelu. To już wiemy, co mamy na celu, musimy mierzyć ten bieżący postęp. No i tutaj o tym już była mowa wcześniej. Generalnie używamy, jeżeli mamy dostatecznie dużo danych, osobny zbiór walidacyjny, tudzież używamy trzykrotnej walidacji krzyżowej, bądź iteracyjną walidację trzykrotną. No i kiedy to już jest za nami, musimy przygotować dane, to też przed chwilą była o tym mowa. Zajmujemy się sieciami neuronowymi, więc potrzebujemy tensory danych wyjściowych i tensory opisujące etykiety. Tutaj wykorzystywaliśmy taki charakterystyczny przykład z gorącą jedynką. Dlatego przedział od 0 do 1 to też było przed chwilą mowa. Generalnie używanie większych danych jest dla sieci neuronowych niebezpieczne, tak? Może doprowadzić do dużych zmian gradientu, jak to się fachowo mówi. No i dochodzimy do mocy statystycznej modelu. Zależy nam, aby nasz model miał ją jak najwyższą. Natomiast musimy wiedzieć, czym się zajmujemy, co wszystko zależy od problemu. Jeżeli rozróżnialiśmy cyfry, mieliśmy 10 etykiet, no to moc statystyczna modelu dla danej etykiety powyżej 1/10 była dla nas zadowalająca, była większa niż zwykła losowość. Natomiast jeżeli losowaliśmy recenzje pozytywne, negatywne, no to dzielimy prawdopodobieństwo na 2, więc wszystko powyżej 50% jest dla nas interesujące. Moc statystyczna nie zawsze jest możliwa do osiągnięcia. Jeżeli kilka razy próbujemy, no i model nie jest w stanie zadziałać lepiej od losowej linii bazowej, no to być może te nasze hipotezy są wadliwe. Może nie ma w danych wyjściowych odpowiedzi na nasze pytanie. Moc statystyczna generalnie zależy od wielkości próby użytej w badaniu, rzeczywistej wielkości efektu na tle losowej zmienności populacji. Generalnie im więcej prób, tym mniej zaburzeń dla naszych wyników, dla jakichś aberracji, jakichś niespecyficznych wartości losowych. No i przyjętego poziomu istotności, czyli tego mitycznego p-value, które standardowo używamy jako 500, aby nas zadowalało. W statystyce, przynajmniej z tego co ja się orientuję, no to generalnie staramy się, aby ta moc statystyczna była powyżej 80%, aby w ogóle nadawało się to do jakiejkolwiek publikacji. No i dalej, jeżeli to wszystko mamy ze sobą, przydałoby się mieć funkcję aktywacji ostatniej warstwy. Funkcja ta narzuca praktyczne ograniczenia na dane generowane przez sieć. W przypadku naszego zbioru danych z IMDB, no to na ostatniej warstwie użyliśmy tej funkcji sigmoid, aby wybrać odpowiednią etykietę. Dla regresji, jeżeli potrzebujemy wartości ciągłych, no to w ogóle nie używamy takowej funkcji. Dla Reutersa, tak, również to był softmax, o ile dobrze pamiętam. Następnie mamy funkcję straty. Funkcja ta powinna zostać dobrana do natury rozwiązanego problemu. Często była zawarta tabela. No i jeżeli mieliśmy zbiór danych IMDB, no to używaliśmy entropii krzyżowej. Jeżeli mamy regresję, no to średnioodchylenie kwadratowe. No i funkcja straty jest zdefiniowana dla każdego używanego algorytmu. Jest to główna miara oceny dokładności wyszkolonego modelu. No sprawa jest generalnie prosta, jeżeli mamy tylko jedną zmienną niezależną. No jeżeli będziemy mieli wiele zmiennych, to optymalizacja współczynnika już nie jest taka prosta. Następnie przydałoby się skonfigurować tą optymalizację, wybrać, jaki optymalizator będziemy używać do naszego modelu, współczynniki uczenia. Dla mnie osobiście ten temat jest trudny. Jeżeli ktoś będzie za chwilę mógł go rozwinąć, to bardzo proszę. W większości sytuacji jest tak opisywane w literaturze, że używamy optymalizator RMS Prop i domyślną wartość i współczynnika uczenia. Generalnie wszystko się opiera na stochastycznym spadku wzdłuż gradientu. Tutaj znalazłem fajną animację, która mówi więcej. Widziałeś tę animację teraz? Niestety nie.
Ojoj. Poczekajcie, może nie, jeszcze. pewnie dlatego, że szerujesz to jedno okno właśnie, a nie desktop cały. A w tym momencie? Nie, nie, to nie, nie będzie. A teraz? Widać. O, teraz widzę. Generalnie to też tłumaczę między innymi, dlaczego używam akurat tej funkcji optymalizacji, no ponieważ najszybciej, przynajmniej ja to tak rozumiem, najszybciej znajduję tą pochodną równą 0, tak najszybciej znajdujemy to, czego szukamy, ten pozostałe funkcji. Jeżeli źle mówię, to jest ten moment, żebyście mnie wyprowadzili z błędu. Okej. No, to jest tak jak mówisz, ten temat optymalizacji jest mocno teoretyczny i dosyć skomplikowany, więc coś czuję, że większość z nas tutaj nie będzie się jednak wychylała za bardzo. Okej, szkoda. Tak, tutaj jeżeli ktoś chciałby jeszcze zgłębiać ten temat, tak jak ja próbowałem, no to na stronie Kerasa generalnie są opisane wszystkie te funkcje. Te funkcje również można samemu tworzyć i przepisywać je do modelu. Natomiast nie wiem, czy na Kaggle na przykład jest to w ogóle powszechne, popularne. No i zakładając, że mamy już ten nasz model, przydałoby się odpowiedzieć na pytanie, czy ta moc naszego modelu jest wystarczająca, czy model ma wystarczająco dużo warstw, parametrów. No, chcielibyśmy generalnie, aby był jak najlepszy, no ale żeby znaleźć jakieś granice możliwości naszego modelu, no to trzeba najpierw je przekroczyć. Standardowo polecają to też w książce, aby dodać więcej warstw, zwiększyć rozmiar warstw, zwiększyć liczbę epok trenowania. No i cały czas obserwować wartości straty trenowania i wartości straty walidacji, a także wartości trenowania i walidacji innych metryk. Jeżeli widzimy jakikolwiek spadek tych parametrów, no to oznacza, że osiągnięto nadmierne dopasowanie. Czyli podstawowy problem dla nas, tak, to jest dla uczenia maszynowego, to jest kompromis pomiędzy optymalizacją a uogólnianiem. Optymalizacja, czyli proces dostrajania modelu w celu uzyskania najlepszej możliwej wydajności na danych treningowych. Uogólnianie, generalizacja natomiast, odwołuje się do tego, jak dobrze wytrenowany już model sprawdza się podczas przetwarzania nowych danych, których nigdy nie widział. No i tutaj natrafiłem na dwa pytania, które dla mnie były bardzo istotne, aby zrozumieć ten problem. Tak, po pierwsze, czy błąd uczenia można zredukować do zera? No, generalnie zależy na tym, aby uzyskać jak najlepszą zdolność modelu do uogólniania, no ale nie mamy na to wpływu w sposób bezpośredni. Model możemy modyfikować tylko na danych treningowych, czyli de facto poprzez optymalizację. Więc w ogólnym przypadku odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Jeżeli zbiór uczący zawiera punkty przepisujące tym samym argumentom kilka wartości, no to błąd uczenia zawsze pozostanie. Niezależnie od miary błąd uczenia, to ten będzie jeszcze na ogół malał wraz ze wzrostem złożoności modelu. Jeszcze odnośnie drugiego pytania, to czy ten błąd uczenia pozwala ocenić jakość modelu podczas predykcji? No i błąd uczenia generalnie w literaturze nie jest wskazany. Jest bardzo optymistycznym oszacowaniem. Natomiast odwołuje się on do optymalizacji krzywej na danych uczących. No i niska wartość tego błędu nie pociąga ze sobą dobrych własności predykcyjnych. Wszyscy się zgadzają z tymi odpowiedziami? To było tak trochę na bazie researchu. Milczenie uznam za zgodę. No to przechodząc już do drugiej części. Kiedy w ogóle ten model jest zbyt słabo lub nadmiernie dopasowany? Generalnie, gdy liczba zmiennych naszego modelu jest duża, no to możemy się spodziewać przeuczenia modelu. W fachowej terminologii statystycznej no, przeuczenie no, to jest duża wariancja estymatora przy małym błędzie na zbiorze uczącym. Można o tym więcej poczytać tutaj w prezentacji na linku poniżej. Generalnie no, wszyscy staramy się, tworząc model, stworzyć jakąś funkcję, która dobrze nam przybliża do wartości, które mamy w zbiorze treningowym. Natomiast kiedy otrzymamy już te nowe dane, no również chcemy, aby były w tym skopie. No i w tym momencie, jeżeli mamy zbyt dobrze dopasowaną kadwironia, tak 7 stopnia tutaj. Widać moją myszkę w tym momencie? Widać myszkę, ale nie jestem pewien, czy mówimy o tym samym, bo pokazujesz teraz coś na slajdach tych swoich, czy coś innego? W tym momencie na slajdzie chciałem pokazać.
Okay. Jeżeli mamy kratę wielomiesięczną roztocznię, tak, no to jeżeli nowe dane pojawią się w tym miejscu, no to już nasz model się wykrzaczy, tak? Może się okazać, że nasz model po prostu trzeba uprościć. Tylko nie pokazujesz inny slajd. No właśnie, coś jest... Konfigurację optymalizacji pokazujesz. Oj, dobrze. U mnie widać już ten kolejny. Czy widać, kiedy model jest zbyt słabo lub nadmiernie dopasowany w tym momencie? Coś zamieciło? Nie. Widzimy slajd konfiguracja optymalizacji. To już dawno temu. Szkoda, że nikt nie mówi. No właśnie, przez jakiś czas się zastanawiałem, czy to ja nie rozumiem, czy... Teraz widzimy czarny ekran. To coś się... Poczekajcie, to jeszcze raz przestartuję po prostu. Oj, i teraz widzimy. O, tak, o, to myślę, że... To może wróćmy trochę i powiedzmy to, o tym slajdzie. Skalowanie coś... w górę, tak? Czyli to jakby dochodzenie do granic, no to był prosty slajd. Nic was nie ominął generalnie tych poprzednich, tak? Tutaj też pokazanie tego, tych dwóch pytań. To nie, tego nie widzieliście, rozumiem. Ale jeżeli dalej je przełączasz, to dalej to nie działa. A w tym momencie ja robię to strzałką na przykład? No właśnie nie. Teraz widzimy, kiedy model jest zbyt słabo lub nadmiernie dopasowany. Dobrze, robimy to ręcznie ewentualnie. W tym momencie zmieniło slajd? No to nie. Ciekawe, dobrze. Spróbujemy jeszcze inaczej. A teraz? Teraz jest ok. Skalowanie okay, w górę. Tutaj generalnie na tej opcji podglądu aż 3 swoje prezentacje, a mam tylko jedno okno z nią, więc nie wiem, o co chodzi, ale nie wnikam. No to skalowanie w górę, czyli dochodzenie do tych granic, to co mówiliśmy, to był prosty slajd. Czym jest optymalizacja? No to ten slajd z tymi pytaniami, który generalnie odnosi się do tego tekstu, że także błąd uczenia generalnie, dlaczego nie można go zminimalizować. No to znaczy, czysto matematycznie, teoretycznie tak, no ale zawsze mamy jakiś bias, zawsze mamy jakieś odchylenie od normy. Tak możemy uzyskiwać różne wyniki dla osób o danej wadze, różnego wzrostu będą. I to był slajd, na którym generalnie byłem jeszcze przed chwilą. No odnośnie dopasowania tego naszego modelu. Tutaj mam nadzieję, że nie będzie za duży truizm, ale generalnie nie chcemy zbyt dobrze dopasować danych. No bo jeżeli utrzymalibyśmy wynik w tej strefie, to nasz model okazałby się już fatalny. Generalnie potrzebujemy taki kompromis pomiędzy błędem systematycznym, tak i wariancją, tak aby ten nasz błąd MSE był jak najniższy. Generalnie wybór modelu, tak przynajmniej w uczeniu nadzorowanym, no to jest oparty na dwóch sprzecznych celach. Po pierwsze, model powinien być dobrze dopasowany do danych uczących, aby uchwycić zależności pomiędzy danymi, no ale jednocześnie powinien dobrze przybliżać nieznane dane, czyli dawać ten mały błąd generalizacji. No i modele złożone generalnie dobrze dopasowują się do danych wyjściowych, ale charakteryzują się dużą zmiennością, wariancją wartości wyjściowych. No i tutaj daje to duże ryzyko nadmiernego dopasowania. Natomiast modele prostsze są obciążone tym dużym błędem systematycznym, bias, i zastosowanie niesie ryzyko natomiast niewystarczającego dopasowania. No i trzecim składnikiem oczywiście błędu generalizacji jest ten nieredukowalny błąd związany ze zmiennością samych danych. Tak mi się bardzo spodobał ten rysunek, który pokazuje zależności pomiędzy wysoką wartością bądź niską tych zmiennych. Czy są jakieś pytania na tym etapie? Michał, jeśli można, ja mam pytanie. Chciałem się zapytać, bo czasami mam takie wątpliwości, jak na przykład trenuję jakiś model i dochodzi do takiej sytuacji, że rzeczywiście ta rozbieżność między wynikami jakiejś tam metryki dopasowania na zbiorze treningowym między zbiorem treningowym a zbiorem testowym rośnie, natomiast na zbiorze testowym, a właściwie walidacyjnym, jakby te wyniki predykcji cały czas się poprawiają. I zawsze mam wtedy w takim wypadku wątpliwości co do tego, czy powinienem w dalszym ciągu trenować model ze względu na to, że wyniki na zbiorze walidacyjnym się poprawiają, czy powinienem przestać w momencie, w którym widzę, że ta wariancja się zwiększa. Czy możesz coś na ten temat przybliżyć? Znaczy, tak jak ja rozumiem to zagadnienie, no to staramy się nie przeuczyć względem tego testowania walidacyjnego, tak? No bo tutaj jest cały czas ten motyw wycieku danych, który był już wspominany. Więc no jeżeli iterujemy kilkukrotnie na zbiorze walidacyjnym, no to mamy w tym momencie wyciek danych, no i tak naprawdę dopasowujemy parametry do naszego testu zbioru walidacyjnego, a nie do nowych danych. Tak więc jeżeli widzimy, że poprawiamy się cały czas na walidacji, a testowy się ewentualnie pogarsza bądź się nie zmienia, no to znaczy, że już przedobrzyliśmy.
Ja to tak rozumiem. Okej, okay, dzięki. Znaczy to jest akurat temat, który też mnie interesuje, bo ja dokładnie taką samą sytuacją teraz, że jestem w stanie śrubować ten wynik na zbiorze walidacyjnym niemal w nieskończoność, ale potem jak odpalam to samo na zbiorze testowym, to nagle ten błąd rośnie, nie? I to było trochę związane z tymi moimi poprzednimi wątpliwościami, bo właśnie teraz sobie tak myślę, że to takie śrubowanie pod ten zbiór walidacyjny tak naprawdę niewiele mi daje, nie? Jakby nie wiem, w którym momencie powinienem skończyć to uczenie, żeby właśnie nie uwerfitować się z kolei na ten zbiór walidacyjny, nie? Ale to tylko tak rzucam. Też mam z tym problem. Znaczy, tak jak ja troszkę z literaturą miałem do czynienia na ten temat, no to trzymałbym się tej zasady, że jeżeli poprawiamy walidację, testowa się co najwyżej pogarsza, a nie poprawia, no to powinniśmy wrócić do miejsca, gdzie na tej naszej walidacji osiągnęliśmy najlepszy wynik względem testowego. No bo w tym momencie tak jakby sugerujemy się cały czas zbiorem testowym, który de facto tworzy się w tym momencie drugim walidacyjnym dla nas. Okej, czyli mówisz wziąć najlepszy wynik na podstawie zbioru walidacyjnego, który też dawał najlepszy wynik na zbiorze testowym, tak? Tak, znaczy no jeżeli widzimy, że walidacyjny się coraz bardziej poprawia, ale na nowych danych nie osiągamy lepszych wyników, no to znaczy, że mamy wyciek danych po prostu i w tym momencie no do naszej mniejszej próby, tak walidacyjnej, jakby dopasowujemy nasz model, no w końcu otrzymamy tam fantastyczne wyniki. No ale to jest to w zasadzie całe to zagadnienie tak overfittingu, tak, do zbioru walidacyjnego w tym momencie, tak, nie treningowego. No spoko. Przynajmniej ja to tak znam taką odpowiedź na to zagadnienie. Idąc dalej, widać kolejny slajd? Się upewni? Tak. Dobrze. No to staramy się mieć taki kompromis między zbyt małą pojemnością modelu. Chcemy, aby ten błąd generalizacji był jak najmniejszy właśnie względem błędu testowego. Natomiast ten błąd uczenia właśnie no, jest dla nas ważny, no, ale w tym momencie drugorzędny, tak? No bo generalizacja rzutuje na ten wynik walidacji na zbiorze już testowym, walidacji testowania, tak, zbioru testowego, który nas interesuje, nowych danych. Tutaj taka złota myśl pocieszenia. Generalnie wszystkie modele są zwalnie trochę użyteczne na boczce. Jak zapobiec uczeniu się natomiast, tak, przez model błędnych lub zbędnych wzorców treningowego zbioru danych? No, najprościej byłoby to zredukować rozmiar sieci albo zebrać więcej danych treningowych. Generalnie modulowanie ilości informacji jest dla nas dostępne. Tutaj za chwilę pokażę, co się stanie, jeżeli zredukujemy te rozmiary sieci. Natomiast bardziej wydajną metodą, którą też można było zaobserwować choćby na tych filmach z ESL, była kwestia regularyzacji, która pozwala nam bardzo szybko wyeliminować dane, które nie poprawiają, a co najwyżej psują nasz cały model. Technika dropout, tego co ja się orientuję, to również jest wrzucone jako technika regularyzacji, jeżeli się mylę, bo w książce nie było to jasno zaznaczone w tym podręczniku, natomiast tak jak ja znam inną literaturę, no to dropout, czyli ta metoda odrzucenia, również jest traktowana jako metoda regularyzacji. Jeżeli ktoś wie, to niech powie. To przedstawiam właśnie kwestię tej redukcji rozmiaru sieci. To wykonałem ćwiczenie, które było w podręczniku, czyli po prostu zmniejszyłem i zwiększyłem naszą sieć. I co widzimy? No jeżeli mamy stratę trenowania, no to w tym momencie mamy od razu widoczny przykład skutku zmiany pojemności sieci. Model większy bardzo szybko osiąga dużo niższą stratę, ale znowuż ta strata walidacji za chwilę dużo szybciej rośnie. Jeżeli mamy model mniejszy, no to w drugą stronę, tak dużo wolniej ta strata nam spada na stracie trenowania. Strata walidacji natomiast powoli rośnie, natomiast ten model mniejszy jest dla nas mało użyteczny. Generalnie rzecz biorąc, fajnie dla nas jest, jeżeli tak po przekroczeniu tego punktu przeuczenia wydajność naszego modelu tak ulega wolniejszej degradacji. Natomiast no, to wszystko jest płynne, wszystko zależy od naszego case'u.
No i dalej dochodzimy do kwestii regularyzacji. Może zadać pytania do tego zmiany rozmiaru sieci? A możesz wrócić właśnie tutaj do tego slajdu, bo powiedziałeś, że ten najmniejszy model jest gorszy z jakiegoś powodu? Znaczy, traktuję, że wymaga po pierwsze więcej epoch do wytrenowania, tak? I ma większą stratę trenowania tak cały czas, więc teoretycznie to może coś być nie tak na zbiorze w przyszłości testowym. No staramy się, przynajmniej ja to tak rozumiem, żeby tych epoch no, możliwie było mniej niż więcej. Okej, ale tylko z powodu jakby zużywania obliczeń bez sensu, czy też są jakieś teoretyczne podstawy, że znaczy, no, wyniki faktycznie mogą być gorsze? Zdecydowanie po pierwsze, no, chcemy, żeby nasze testy nie trwały dni, miesiące, lata. Natomiast też no, kwestia samej pojemności, tak? No, bo im większa pojemność, no, tym bardziej mamy to mapowanie naszego modelu. I okej, za pomocą małej pojemności uzyskamy dobre wyniki. No ale względem używania nieco większych, patrząc na wyniki strat, uzyskamy optymalne wyniki po prostu. No tak, ale jednocześnie ten model mniejszy ma najniższą stratę na modelu walidacyjnym, na danych walidacyjnych. No tak, ale wymaga w tym momencie bardzo dużo czasu względem. Największy model, tym więcej będzie trwać czasu po prostu. No z wykresu wynika, że po 5 epochach już jest najmniejszy. No w tym przypadku. Mhm. Znaczy, czuję wasz punkt widzenia w sumie w tym momencie troszkę zacząłem się zastanawiać nad sensem tego mojego spojrzenia, natomiast tak jak się spotkałem też w literaturze, to zawsze była mowa, żeby to pojemność modelu nie była zbyt mała. No ja to rozumiem po pierwsze kwestia czasu, po drugie, że może wyjść nam jakiś błąd na poziomie straty już na testowaniu z jakiejś przyczyny, tak? Bo mamy za mało danych na przykład, żeby można było zgeneralizować nowe dane, tak, żeby dopasować do modelu. Jeśli to jest na odpowiedź, to śmiało. Czy to wszystko chyba zależy od tego, jak skomplikowana jest dana sytuacja, dane dane, bo jeżeli one są, powiedzmy, mało skomplikowane i mało skomplikowany model jest w stanie wychwycić główne jakieś, może przepraszam po angielsku, już powiem paterny, tak, w danych, to będzie on najlepiej dopasowany do modelu treningowego, do modelu walidacyjnego. Natomiast jeżeli sytuacja jest bardzo skomplikowana, no to musimy po prostu ten model bardziej komplikować. No ale akurat w przypadku tego zdjęcia to ewidentnie ten model najmniej skomplikowany jest chyba najlepszy, bo najlepsze wyniki osiąga na danych walidacyjnych. Myślę, że nikt z nas nie miałby wątpliwości, gdyby ten model niebieski, czyli najmniejszy, po prostu nie był w stanie tej straty walidacji zbić dostatecznie nisko. Nie? Wtedy wszyscy nie mielibyśmy wątpliwości. Tutaj faktycznie można dyskutować. No ja też mam takie poczucie, że ja bym wybrał ten najmniejszy, no bo on jest pewnie też będzie lżejszy. Może też będzie szybciej wydawał te predykcje, nie? Jeżeli jest mniejszy. Więc to jest pewnie kwestia mocno dyskusyjna, co tutaj jest dobre. No dobra, idąc dalej, mamy tu kwestię regularyzacji. Ja tutaj akurat nie będę wchodził bardzo w matematyczne kwestie z tego zagadnienia, to już było mówione na ESL. Generalnie zasada regularyzacji polega na tym, że jeżeli mamy nasz model, naszą funkcję dopisaną do jakichś już danych i pojawiają się nowe dane, no to może się okazać, że nasz model niedostatecznie dobrze dopasowuje się do nowych danych. Możemy sobie z tym poradzić, dodając troszeczkę bias do naszego modelu, który nie będzie w wyniku tego ani idealnie dopasowany do danych treningowych, ale okaże się, że przez to będzie lepiej generalizował przyszłe nowe dane testowe, dane walidacyjne. Tutaj mamy dwie podstawowe metody, REACH, czyli metodę regularyzacji grzbietowej. Generalnie ta regresja grzbietu wymusza niższe współczynniki beta. Nie wiem, czy tutaj trochę zabraknie chyba jednak tego wzoru. Generalnie co do zasady, chodzi o to, aby wyeliminować zmienne, które rzutują, psują nasz model. REACH pozwala zminimalizować ich wpływ, impact na nasz model poprzez dodawanie proporcjonalnie kwadratu wartości współczynników wag.
Natomiast las pozwala je całkiem wyeliminować, wyzerować. Działa więc trochę jak mechanizm wyboru cech. W książce też było wspomniane takie combo z tych dwóch technik regularyzacji jako sieci elastyczne, Elastic Nets. Jest hybrydowa sieć elastyczna, która podobno dobrze radzi sobie w sytuacji, kiedy są te korelacje między parametrami jakieś znaczące. Jeżeli chodzi o taką główną różnicę pomiędzy lasso i reach, poza tym, że lasso de facto wybiera cechy, zeruje te, które są bardzo odchylone od normy, to podobno jest słabsze od reach, jeżeli chodzi o jakiś rachunek różniczkowy dla obliczenia gradientu. Z czymś takim się spotkałem, jeżeli ktoś wie coś więcej, to bardzo proszę. Mamy również technikę dropout. Jest to aktualnie jedna z najbardziej popularnych, najbardziej skutecznych technik regularyzacji sieci neuronowych. Technika ta polega na losowym wybieraniu pewnej liczby cech wyjściowych warstw podczas trenowania. No i wartości tych warstw są zastępowane zerami. No i zakładamy, że na przykład w czasie trenowania warstwa sieci normalnie nam wyrzuca taką macierz na przykład. No i w tym momencie w wyniku operacji porzucania przypisujemy zera do części informacji. Tutaj ten ułamek, przez który mnożymy, to jest współczynnik porzucania, tak zwany dropout rate. Zwykle ten parametr przyjmuje wartości w przedziale 0,2 do 0,5. W ten sposób nasz model wykorzystuje, jest bardziej odporny na iterację wielokrotną danych wyników, danych zmiennych. Podczas testowania to żadne jednostki nie są porzucane. Te wartości wyjściowe warstwy sieci są później skalowane, co widać tu jako ten mnożnik, przez odwrotność porzucenia. Więc jeżeli ja dobrze rozumiem, to jeżeli byśmy mieli ten współczynnik porzucenia 20%, no to mnożylibyśmy tą macierz razy 5. Nie wiem, czy ktoś już to może wie lepiej od strony matematycznej. Ja to tak rozumiem. No i ma to na celu także zrównoważyć aktywność tak większej liczby jednostek podczas testowania niż trenowania. No i po wykonaniu tych technik regularyzacji, te wyniki dacie czysto pod książkę, nie są zbyt informatywne, ale tutaj odwołując się już czysto do straty walidacji, no to widzimy, że wyniki nie są przynajmniej dla mnie jednoznaczne, co by należało wybierać. W tym momencie, jeżeli używamy walidacji reach, walidacji, regularyzacji reach, no to nasza sieć ma względnie niską stratę, jest na pewno bardziej odporna na nadmierne dopasowanie do modelu referencyjnego. Natomiast jak widzimy, strata walidacji przez dropout, ta strata jest najmniejsza z tych możliwych. Więc ja osobiście bym wybrał model, który po zastosowaniu właśnie reach, dropoutu, przepraszam. No i tak podsumowując w zasadzie, możemy stuningować nasz model, zregularyzować, dostroić. Po pierwsze przez zastosowanie różnych architektur, zdefiniowanie różnych hiperparametrów modelu, dodanie tej regularyzacji, tudzież po przeprowadzeniu dodatkowej inżynierii cech, to również można robić na koniec, tak jeżeli się okazuje, że nadal nasz model nie jest idealny, no to czysto spekulacyjnie, bardziej wiedzę o problemie, można próbować eliminować część informacji, przez to otrzymać lepsze wyniki. Tutaj podsumowanie wzięte czysto z książki, to już odpuszczę. Tutaj są źródła, które używałem do tej prezentacji, jeżeli ktoś by chciał poszerzyć ten temat. No i to wszystko z mojej strony. Jeżeli ktoś ma gdzieś tutaj uwagi, pytania, to śmiało. Ja mam pytanie, czy w książce było podane, w jaki sposób obliczać moc obliczeniową modelu? W jaki sposób obliczać moc? Tak, moc statystyczną, tak. Znaczy, no generalnie wykonaniem różnego rodzaju testów, tak? W tym momencie to, jaki test wybierzemy jako metrykę, no to zależy od nas i od problemu.
Tak możemy próbować obliczać moc poprzez czystą dokładność, tak chociażby dzielić ją przez liczbę wyników. No tutaj wszystkie modele statystyczne są dostępne, tak? Nie. Tutaj na przykład accuracy, czyli te wszystkie metryki, to są tak naprawdę miary skuteczności modelu, ale nie jest to moc statystyczna. Tam podałeś, na jednym slajdzie podałeś, jakie czynniki, co wpływa na moc statystyczną, tam była wielkość próby i tak dalej. I wspomniałeś o tym, że powinna być to moc o wielkości minimum 0,8. Znaczy generalnie, że jeżeli 80% naszych wyników jest poprawne, tak, to że wtedy traktujemy, że możemy to publikować, tak, znalazłem w literaturze. Aha, czyli nie w ten sposób to definiują. Znaczy generalnie nawet może zaraz gdzieś miałem notatki na ten temat. Ewentualnie to na Slacku napiszę. Nie wiem, może ktoś pamięta, parę, chyba to było już w momencie, chyba 2 lata temu, był case, że opublikowano dane, że prawdopodobnie większość publikacji jest, krótko mówiąc, do poprawy, do weryfikacji z racji właśnie na moc statystycznych wyników. Tak, ale to jest zupełnie inne pojęcie. To jest pojęcie, po angielsku to się nazywa statystyka power. I to się oblicza właśnie do tego, znaczy to dokładnie to, co tutaj wymieniłeś, ma na to wpływ i to nie ma nic wspólnego, znaczy oczywiście w jakiś tam sposób wpływa na accuracy i na te wszystkie nasze metryki, ale to nie są te same rzeczy. Dlatego właśnie pytam, czy... Znaczy tutaj nawet znalazłem to w książce, tak w wolnym tłumaczeniu generalnie też, że pan Cohen, statystyk, zaleca... Cohena, dokładnie. Zaleca wydawcom, badaczom publikować dane naukowe, które przyjmują konwencjonalny poziom mocy na poziomie co najmniej 0,8. Przy okazji analogicznie do poziomu istotności alfa 500, tak, przypiwali. Dobra, rozumiem, że nie ma tego dokładnie tam podanego. Ja poszukam, jeżeli znajdę jakieś materiały, to wrzucę na dyskusję. Bo właśnie ciekawa byłam, czy powiedzmy jest jakiś automatyczny sposób wliczania tego, ale wydaje mi się, że chyba nie ma. Znaczy mi się też tak wydaje, natomiast jak ktoś wie coś więcej, to śmiało. Ja miałem jeszcze pytanie odnośnie tego dropoutu, bo mam taką wątpliwość odnośnie tego, to ma być w każdym epoku, z każdą iteracją gradient descent aplikowane, to wyrzucanie poszczególnych neuronów, jak to ma wyglądać? Znaczy ja może pokażę to po prostu na kodzie, jak ja to robiłem. W Kerasie po prostu się to wrzuca przed... Momencik, teraz to udostępnię. Mam nadzieję, że będzie widać. Czy widać może kolaba? Tak. Dobra. No i tutaj mamy tak, tu regularizację dropout stosowano po prostu przed kolejnymi warstwami sieci, tak wrzucamy po prostu. Taką funkcję. No dobra, okej, dzięki. Ja może jeszcze tylko tutaj dorzucę, bo było pytanie wcześniej a propos tego przemnażania, jak była to taka tablica właśnie przy dropoucie. Przemnażania razy 2. Nie wiem, czy mnie... Tak, słuchaj. Czy mógłbyś to pokazać? Tam ostatni slajd. Tak, już. W ogólności... Chodzi tutaj, tak, ja widzę. Tak, w ogólności chodzi po prostu o to, że jeżeli, tak jak tam pokazałeś, przy każdej warstwie nadajemy parametr, który będzie stwierdzał, że dany neuron z jakimś tam prawdopodobieństwem będzie porzucany, no i na przykład w przypadku, kiedy porzucamy połowę z nich, to tak naprawdę zbiór uczący jest dwa razy mniejszy niż zbiór testowy. I potem w przypadku testowania byśmy dostawali jakby dwa razy mocniej, w cudzysłowie dwa razy mocniejszy sygnał niż podczas nauki, dlatego że byłoby na zbiorze testowym, byśmy mieli
już byśmy mieli tych, bo, dlatego że to porzucanie robimy tylko na zbiorze treningowym i ewentualnie walidacyjnym. Więc po prostu potem musimy domnożyć, albo podzielić wagi, albo domnożyć ten współczynnik, który jakby nam wyrówna poziom sygnału. No więc to jakby to tylko do tego się sprowadza. W przypadku 50% i razy 2 to faktycznie nie jest takie bardzo intuicyjne, ale tak jak powiedziałeś, jeżeli na przykład byśmy mieli tutaj 20% porzucania, to potem trzeba by to było albo razy 80, albo razy, w sensie albo razy 80, czyli podzielić po prostu przez 8, albo razy 8 pomnożyć, żeby wyrównać tak naprawdę to, co wcześniej chcieliśmy uzyskać podczas normalizacji, żeby mieć te wartości z przedziału 0,1 jak najbardziej tam dopasowane. Dzięki. No nie, znaczy nie, mamy jeszcze chwilkę czasu. Ja tak naprawdę się zastanawiałem, bo mi się podobała ta prezentacja, ale trochę mi zabrakło faktycznie. Zobaczyliśmy już, jak w kodzie ten dropout wygląda. Ja bym z chęcią, bo mówiłeś też o tym Lasso i Rich Aggression. Nie wiem, czy masz na to też przykłady jakieś w notatkach? Tak. Ale poszeruję. No, byśmy tam rzucili okiem, bo ja chciałem zobaczyć, jak to w praktyce wygląda. To czyste przykłady z książki wzięte tak naprawdę. Tutaj mamy to. No, tylko ja akurat jeszcze nie zaglądałem z tego rozdziału. To mamy je teraz dosłownie przed oczami. W Kerasie to po prostu trzeba wrzucić to jako dodatkowy atrybut do funkcji. Okej. Okay. I ten, rozumiem, że L2 to było właśnie... Rich. To był Rich. Tak, jakby to było L1, no to policzyłoby dla Lasso. Możemy to w zasadzie spróbować zrobić w tym momencie. Okej, okay, rozumiem. No. Mnie pewnie trochę potrwa. Tylko ja na przykład nie do końca trochę rozumiem, bo z tego, co mi wiadomo, to te parametry L1 i L2 trzeba dodać do funkcji straty, żeby one miały ten aspekt regularyzujący na model, a tutaj to jest dodane do poszczególnej warstwy. No i o ile to ma sens w momencie, w którym dodajemy do wszystkich warstw modelu, to na przykład może być chyba sytuacja, że dodam ten regularyzator tylko do jednej warstwy, a do drugiej już nie, prawda? Więc jak to się aplikuje w stosunku do tego, co mówię, że to powinno być w funkcji kosztu? Znaczy na pewno można tutaj wybierać, tak jak widzę zresztą na kodzie. Akurat ten temat mogę zbadać. Odpowiedź rzucę na Slacka, bo w tym momencie jej nie znam. To jest implementacja, dosłownie tak była pokazana w książce, więc... A, rozumiem. No dobra, okej. Okay. Znaczy ja to rozumiem w ten sposób, że ta regularyzacja jest tak naprawdę modyfikacją wag. Więc wagi są w każdym, są inne w każdej warstwie. No tak. W związku z tym możemy jak gdyby modyfikować. W jednej warstwie będzie zmniejszymy ich powiedzmy siłę w jakiś tam inny parametr niż w innej warstwie. Stąd możliwe, że oni właśnie umożliwiają to modyfikowanie tego. No tak, tylko właśnie pytam, bo ja się na przykład spotkałem. Podnosi regularyzacja wagi. Ją się robi mniej więcej w podobnym celu co normalizację danych. Tutaj chcemy zadbać o to, żeby nam nagle wagi nie wystrzeliły w kosmos. Z kolei właśnie, żeby któraś jedna waga jakoś szczególnie nie wyrosła względem innych, dlatego każemy je przy zbyt wysokich wartościach przede wszystkim. No tak, tylko też chodzi mi o to, że jak na przykład była, czy to tam właśnie regresja Lasso, czy regresja Ridge'a, ten parametr L1 i L2 były dodawane do funkcji kosztu. Tutaj jakby abstrahując od tej implementacji krasowej, no to z tego co mi wiadomo, to też właśnie podobnie jest w sieciach neuronowych, że to się powinno do funkcji kosztu dodawać. Dlatego też się po prostu zastanawiam, jak to koresponduje z tym, że my to jednak jakby aplikujemy co do jakiejś konkretnej warstwy. Nie? Ja powiem mój punkt widzenia, że to może zapisywać jakby informacje, w jakiej warstwie została zastosowana jaka regularyzacja.
i później to odtworzyć przy zdefiniowaniu funkcji kosztu. Jakby zapisuję w warstwach poszczególnych, a później jak się wywołuje funkcję kosztu, to jakby są, ta funkcja kosztu jest modyfikowana przez te regularyzacje. Może tak to działa, nie wiem. Tak, znaczy, bo ja też tak to rozumiem, że faktycznie te duże wagi, one nam dają pewną karę, która trafia koniec końców do tego kosztu, która jest odzwierciedlona w tym koszcie, czyli duże wagi powodują duży koszt. Natomiast implementacyjnie wydaje mi się, że to jest jak najbardziej możliwe, właśnie tak jak było to powiedziane, żeby sobie jakoś zapamiętać, że pewne warstwy są regularyzowane i potem pod koniec no, ten model ma dostęp do tych wszystkich swoich warstw na górze, więc w momencie wyliczania losu pewnie możliwe jest w którymś miejscu podmienienie albo wpłynięcie w jakiś sposób na wyliczony koszt, nie? Więc dla mnie to brzmi jak najbardziej implementowalne, jako coś, co się da zrobić, nie? No tak, ale jakbyśmy na przykład przypuśćmy, że do tej warstwy pierwszej dajemy inną wartość parametru lambda niż do tej warstwy drugiej, to wtedy wyglądałoby to tak, jakby funkcja kosztu nie miała jakby jakiejś stałej postaci, w sensie no, w jednej warstwie się zmienia w stosunku do drugiej. No, to jest ten aspekt, którego właśnie nie za bardzo rozumiem. Okej, okay, a ja z kolei nie rozumiem, czemu to jest niejasne, no bo jakby wyobrażam sobie, że właśnie pierwsza warstwa ma jakieś kary, powiedzmy, że niższe, druga warstwa ma jakieś kary, powiedzmy, że wyższe, no i te kary obie wpływają, każda w innym stopniu i tyle, nie? Jakby one nie muszą być wszystkie takie same. Niektóre wagi mogą mieć większy wpływ na ten los negatywny niż wagi z innych warstw. Tak to sobie wyobrażam, jakby. Według mnie to może być widoczne tak, że to może być rozdzielone na większą ilość jakby tych sum. Jakby ta lambda, tak, jak jest zapisane we wzorze tam w funkcji kosztu, że ta lambda oznacza współczynnik regularyzacji, tutaj 0,001, mnoży przez pewną liczbę wag, później dodaje i jest drugi parametr lambda i mnoży przez tę inną liczbę, inną warstwę, jak inną wag, coś takiego. Tak, no ja właśnie tak to sobie wyobrażam, nie? Poza tym przecież funkcja straty tak naprawdę i argumentem są wagi i są to już jak gdyby końcowe wagi po całym modelu. Stąd za bardzo nie rozumiem, jak tutaj właśnie, jak ta regularyzacja miałaby wpływ na samą funkcję. Ona ma wpływ na argumenty funkcji, ale nie na funkcję. No, znaczy ja sobie, mi się wydaje, że ja jestem w stanie sobie to sobie wyobrazić. No ja też, właśnie tylko właśnie. Ale faktycznie nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć. Dobra, to myślę, że możemy temat zaparkować i faktycznie albo ja, albo może ktoś inny, myślę, że postaramy się na następne spotkanie poszukać jakiejś odpowiedzi, nie? Jak dokładnie to się tam dzieje pod spodem. To nie wiem, czy ktoś ma jeszcze jakieś inne pytania? Rozumiem, że nie. To co, kończymy chyba? Chyba, że jeszcze nasz prezentujący ma coś do pokazania? Z mojej strony to wszystko. Dobra. Ja jeszcze może tylko jedną rzecz, bo teraz przypomniało mi się jeszcze a propos tego, jak mówiliśmy, bo teraz rozmawialiśmy o tych regularyzacjach L1 i L2 i wcześniej padło takie stwierdzenie o tym, którą regularyzację możemy stosować w przypadku problemów z różniczkowalnością i tak dalej. Wydaje mi się, że tak intuicyjnie można patrzeć na to w ten sposób, bo to też przydaje się, jeżeli ktoś się zgłębiał na przykład pod kątem właśnie tych optymalizatorów, nie tylko tego gradient descent, ale też innych, to generalnie chyba wydaje mi się, że chodzi po prostu o to, że kiedy mamy regularyzację L1 i bierzemy sobie sumy modułów, to moduł nie jest różniczkowalny w zerze,
i że jeżeli mamy dane skupione wokół zera, albo taką funkcję aktywacji, która na przykład na wyjściu będziemy dostawali coś bliskiego zeru, to po prostu wydaje mi się tak na intuicyjnie czysto, nie wiem tutaj, czy mam rację, ale tak intuicyjnie wydaje mi się, że po prostu chodzi o to, że wtedy ta regularyzacja może się trochę psuć, jeżeli mamy taki optymalizator, który, a większość tak korzysta właśnie z tych gradientów, czyli jakby z liczenia pochodnych. No a jeżeli mamy już kwadraty, to wtedy to się zachowuje lepiej. Ale to tylko tak, wydaje mi się, że intuicyjnie gdzieś tak tutaj próbuję to rozgryźć. Może ktoś tutaj coś... No tak, znaczy ja pomyślałem dokładnie o tym samym, co ty. Jak usłyszałem o tym, że są problemy, to pomyślałem o tym, że właśnie wartość bezwzględna jest w okolicach zera, w zerze nie jest różniczkowalna. Więc też to było to skojarzenie, które mi przyszło do głowy. Czy to jest dokładnie to? Nie wiem, ale pewnie tak jest. Jeszcze coś? No dobra, nikt się nie odzywa. To ja w takim razie dziękuję wszystkim prowadzącym. Podobały mi się te dzisiejsze prezentacje. Podobały mi się też dyskusje. No i za tydzień zaczynamy już jakby takie... Tam jest jakiś kolejny rozdział. Wydaje mi się, że to są konwolucje na początek, więc jakieś ciekawsze warstwy w tych sieciach się już pojawią. Jakieś ciekawsze problemy też będziemy rozwiązywać. Także zapraszam za tydzień i do zobaczenia. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. Dzięki.